Witajcie! Dzisiaj kolejna próba. Trochę ustawiania, ale jedziemy! Będę miał trochę biegania za tymi ciągnikami, ale pobiegam, co mam do roboty. Leci z niego? Nie no, bo jak w stronę zostawiam. Aha. Jest dobrze, kręci się. Kręci się, było słychać. Paliwa dostał. Co on tak piłuje? Czego piłuje? A ja wiem co. Nie trzyma. Ten nie trzyma, no. Trzeba będzie tą rurkę wymienić. Albo tą końcówkę do wtrysku, nie? To jest wymieniana ta śruba, czy nie? Co? Ta śruba jest wymienna? Co? No ten nie trzyma. Dobra, spróbujemy na trzy. Dobra, na trzy powinien, no. Ja mam takie coś. Tak? No to super. Czarno.
Dobra, tu się pompa od powietrza. Słuchajcie, wymieniliśmy pompę wtryskową na inną. Tamta się nie nadawała nawet do wkrętu, ale na szczęście była druga zapasowa. Dodatkowo pojechałem do pompiarza, ustawiłem wtryski, zmieniłem końcówki, wszystko jest ok. Spróbujemy jeszcze raz palić. Tutaj ta śrubka już wymieniona i zaraz będzie kita, słuchaj ta. Się grzeje, ja biorę linkę. Daj no do tyłu. Dobra. Poczekaj. No, tu mam nadzieję wszystko już porobione jeszcze raz. No i próba, słuchajcie. Ta pompa zdecydowanie jest lepsza od tamtej. Przynajmniej ładnie pracowała, wałek ładnie wszystko. Też ją po prostu taką miałem jakiś czas i mówię, no... No tamta się nie nadawała. Będzie gadał. Musi. Widać, jak zawory ładnie pracują. Nie wiem, czy to na kamerze będzie. Co jest? Nie, muszę wykręcić. Aha. Ale poszło. Ze wszystkich poszła roba, no to dobrze. Z tamtej nie szła i to jest właśnie też było lipa. Tak myśleliśmy, czy wymienić te sekcje, ale będzie szybciej całą pompę zmienić niż z sekcjami się bawić. A poza tym ustawić potem to byłaby jazda, nie? Dobra, jedziemy, powtórka. Już chyba, ale nie jestem pewny. Prawie już. O, ho, ho. Prawie.
Panie! No czasami się zdarza, no. Dobra, spokojnie, weź go. O, i już jest. Widziałeś? Chwila, panie. Dawaj. O, ty kurwa. W tym jest dobra pompa. Pasuje? A pasuje tam? Yeah. Daj te klucze. Ale siwo. No, powtórka jeszcze raz. Słuchajcie, problem z pompą jest, więc ja tutaj niczego nie wymyślę, a nie zdążę jej oddać do regeneracji, bo za chwilę wyjeżdżam. Za chwilę, no. No można powiedzieć, że za chwilę. Ale próbujemy jeszcze raz odpalić na tej pompie, co jest. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No chodź, chodź, chodź. Tą pompę tryskową trzeba będzie zrobić. Bo tu kolega mówi, że za słabe ciśnienie daje na wtryski. No prawie gada skubaniec jeden, no.
słuchajcie, 60 nie odpaliła. Widzieliście na drodze, jak to kopciło. Okazuje się, że sekcje za małe ciśnienie podają jednak nie odpali. No, po prostu nie ma takiej możliwości, za mało tego paliwa. Tutaj wszystko, co było do zrobienia, żeśmy zrobili. Nic tu więcej nie da się zrobić z tym tematem. Także wychodzi na to, że będziemy słyszeli, jak ona gada w momencie, kiedy wrócę z roboty, a tymczasem trzeba się powoli pożegnać. I co? I poczekamy. Tutaj chłopaki za ten czas zrobią ten plecak. Tutaj tą dwójkę z trójką, bo tutaj nie wchodzi w skrzyni biegów. Ja zawiozę jutro pompę wtryskową do regeneracji i za parę dni ona będzie do odebrania. Nie wiem kiedy, po prostu ten pompiarz to zrobi. Po niedzieli czy coś. Zobaczymy, jak to będzie. Ja zrobię w każdym razie relację z tego ciągnika, jak już wrócę, i inaczej się po prostu nie da. No, nic nie poradzimy. Widzimy, że chodzi, widzimy, że dymi. Wszystko tutaj jest jak należy, ale no niestety. Dobra, no to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!